Niebiesko-czerwoni po zwycięstwie nad Brookbet Termaliką otrzymali od trenera 2 dni wolnego, ale już od poniedziałku drużyna trenowała na pełnych obrotach, aby możliwie jak najlepiej przygotować się do starcia z wiceliderem. Ostatni trening w Gliwicach drużyna odbyła na głównej płycie, a zaraz po zajęciach piłkarze zjedli wspólny obiad i wyjechali do Białegostoku. Jest to dosyć długa podróż i może być to niekomfortowe dla nas. Wiadomo, parę godzin pojedziemy autobusem. Nie ma też bezpośredniego połączenia, dobrego połączenia pociągiem, więc trenerzy zdecydowali się na taki wyjazd i myślę, że to ma jakieś tam swoje plusy, bo jutro mamy czas, żeby jeszcze odpocząć, potrenować w Białymstoku już. No i skoncentrować się tylko na spotkaniu, a nie myśleć gdzieś tam o tym, że jeszcze będziemy jechać te kilkanaście godzin. Ostatni trening przed meczem z Jagiellonią piłkarze odbędą w piątek już na Podlasiu. Z kolei w sobotę stanął przeciwko rozpędzonej Jagiellonii ze swoim bramkostrzelnym liderem Konstantinem Wasiliewem, dobrze znanym kibicom Piasta. Tworzy całą grę tam w drużynie, więc on i Czernych to takie dwie postaci, które gdzieś tam mogą stwarzać zagrożenie nam. Trener nam wiele razy powtarza, gdy robimy jakąś taktykę, że trzeba uważać na tego zawodnika głównie, bo od niego wychodzą te prostopadłe podania, te takie zagrażające bramce piłki. W Białymstoku nie zobaczymy Aleksandra Sedlara, pauzującego za żółte kartki. Jednak sytuacja kadrowa poprawia się. Mateusz Mak i Sandro Gotal przechodzą rehabilitację, a zgodę na wznowienie treningów otrzymał Maciej Jankowski, z którego usług trener Latal może skorzystać już w sobotę. W meczu z Jagą bardzo liczymy na odblokowanie się kolejnego po Josipie Barysiczu piłkarza Piasta. Bartek Szeliga, który na początku sezonu strzelił 2 bramki, obecnie walczy o miejsce w pierwszym składzie. Na pewno dla zawodnika nie jest to fajna rzecz, kiedy się nie gra. Ja z mojej strony robię wszystko na treningach, jestem zaangażowany zawsze w 100%, zresztą tak już jestem znany, że nigdy nie odpuszczam i na pewno gdy trener da mi szansę na boisku, to będzie tak samo. Zacząłem fajnie, strzelałem bramki, a teraz troszkę się to zacięło, więc mam nadzieję, że ta pasa strzelecka powróci.